cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Mamy w niedzielę wojewódzkie dożynki w Byczynie. Czemu akurat Byczyna? To dłuższa historia. Zostało przyjęte kilkanaście lat temu, że są organizowane dożynki w poszczególnych powiatach, czyli właściwie kilka lat temu. Ażeby umożliwić poszczególnym powiatom, gminom możliwość pokazania się z jak najlepszej strony, również jako uaktywnienie lokalnej społeczności. Zostały nam trzy powiaty, które takich dożynek nie organizowały, czy gminy w tych powiatach. Czyli Klucz Górski. I ku naszemu zaskoczeniu nie było chętnych, nie będę tutaj wymieniał tych trzech. No i nie ukrywam, że rozpoczęliśmy w pierwszym kwartale tego roku trochę poszukiwania właśnie tych chętnych, którzy podjęliby się organizacji dożynek. W związku z tym wyciągamy wnioski, że musimy zastanowić się nad formułą organizacji dożynek i rozpoczęcie zainteresowanych organizacją, już w tym roku, bo na dzień dzisiejszy to właściwie organizuje gmina plus powiat i samorząd województwa. Co w programie? Przepraszam. No program to właściwie już jest, jeżeli chodzi o szkielet, to jest tradycyjny, a więc przemarsz korowodu z rynku na stadion miejski od godziny 10. Od 11 msza święta dziękczynna i 12:30 gala dożynkowa, na którą oczywiście na całe dożynki już od godziny 10 zapraszam wszystkich mieszkańców Opolszczyzny i nie tylko. Będzie konkurs kolumn żniwnych? Panie redaktorze, proszę państwa, to jest rzecz niewyobrażalna, ażeby w województwie opolskim nie było na dożynkach wojewódzkich konkursu koron i wieńców dożynkowych. Oczywiście, że będzie i najpiękniejsza, najładniejsza laureat tego konkursu, czy laureatka pojedzie, czy będzie nas reprezentować na dożynkach prezydenckich w Spale. To też tradycyjnie. To będzie, tak, nowa taka świecka, nazwijmy to, tradycja odprowadzona, czy przez ministra rolnictwa Jagiellińskiego, natomiast nawiązuje do tradycji przedwojennych. Tam będziemy, jeżeli mogę w tym momencie troszeczkę na temat prezydenckich, to będziemy jako województwo opolskie mieć swoją prezentację i będziemy w mieście regionów gościć prezydenta pana Dudę. I mam nadzieję, że będę miał okazję wręczyć panu prezydentowi taką niedużą koronę z województwa opolskiego w imieniu rolników opolskich. No to w Spale. Ale wróćmy do Byczyny. Jakieś akcenty rozrywkowe pewnie też będą, bo to zawsze kończy się dużym festynem. Tak, rzeczywiście tam mamy tutaj, nie będę wymieniał, ale to jest od godziny 16:00 te kabarety, zespoły taneczne lokalne, jak i również oczywiście Gwiazda Wieczoru, bo tutaj trudno sobie wyobrazić, ażeby takiej gwiazdy nie było, będzie to Urszula, myślę, że wszystkim znana. No i oczywiście zabawa taneczna od godziny 19:00. Także tradycyjnie już, jeżeli chodzi o program dożynek, będzie wyglądał podobnie, ale myślę, że również, co jest bardzo ciekawe, że mam informację, że będzie gościł drugi raz z rzędu pan minister rolnictwa Sawicki, więc to byłoby olbrzymim takim uznaniem, szacunkiem dla opolskich rolników. No i będzie rozmawiał o suszy, panie marszałku? To są dożynki w cieniu suszy. Tak, zbieramy się. No i tu jest to z jednej strony, powiedzmy tak, widzimy wszyscy suszę, ale myślimy tak rzeczywiście, jaki był ten rok i jakie były plony i tak właściwie to można by tutaj taką krechą oddzielić dwie rzeczy. A więc plony zbóż i to, co działo się po żniwach, czy rozpoczęło się w trakcie żniw już, a więc te afrykańskie upały, ta susza, która odbiła się właśnie na okopowych, na kukurydzy, na soi, która tam, czy soi, która później dojrzewa, bo jeżeli chodzi o to, za co będziemy dziękować Bogu. Czyli za żniwa. Za żniwa, a więc te plony, to ja jeszcze konsultowałem i z dyrektorem Zamojskim, i doktorem Pyziakiem,
A żeby tak mieć stuprocentową pewność, czy tak jest, jakie mam informacje. Otóż jeżeli chodzi o plony zbóż, to naprawdę mamy za co dziękować, bo one nie były złe, a nawet wręcz dobre, jeżeli chodzi o plony zbóż ozimych. Oczywiście na glebach lekkich, tych, które zostały przesuszone wcześniej, to tam nie było rewelacji. Natomiast plony zbóż ozimych, no to naprawdę były dobre. Plony rzepaku były niższe średnio o tonę jak w roku ubiegłym, czy średnia z 2 lat, ale to były rewelacyjne plony. Ale to odbiła się już niestety skutek jesieni tutaj, gdzie z kolei było nadmiar wilgoci, który często powodował, jak w powiecie głubczyckim, że rolnicy opóźniali siewy, to później problem ze wschodami i tak dalej. Czyli nie jest to tak jednoznaczne. Rzeczywiście, duże problemy i to będą nas czekać, zwłaszcza dla producentów tutaj, tych, którzy mają bydło. Problem, mają być patrzę, problemy z paszami, tak? Tak, no to widać, że będą, tu się nie ma co już zastanawiać. Natomiast może być problem jeszcze ze wschodem rzepaku, z kolei jest problem suszy. No 5 ml, które spadło w ciągu 2 dni teraz, no, może być tutaj trochę mało. A komisje oceniające straty spowodowane przez suszę zakończyły już pracę? Pracują jeszcze. Pracują, mam informacje z Urzędu Wojewódzkiego. Pracują również ośrodek doradztwa, tutaj zasila te komisje swoimi pracownikami. I chcę powiedzieć, że no jest, rolnicy zgłaszają tutaj swoje tutaj szkody. I rzeczywiście tutaj właściwie no każdy rolnik ucierpiał, jeżeli chodzi o kukurydzę. No trochę mnie martwi jedno, że soja, w której tak duże nadzieje pokładamy, jeżeli chodzi o to różnicowanie produkcji, tutaj również ucierpiała. A jak duże mogą to być straty? O jakich pieniądzach mówimy w przypadku polszczyzny? No, nie znam dokładnie struktury, ale powiedzmy, że kukurydza to na minimum gdzieś strata od 35% w górę, prawda, w górę, że mogą być takie plantacje, na których tam naprawdę niewiele się zbierze. Natomiast okopowe, no to przynajmniej jeżeli chodzi o buraki, to może sięgać nawet 40% również w górę. A więc no tutaj może być problem ze względu na to, że również plantatorzy no, na skutek polityki prowadzonej przez tutaj Zitzucker ograniczyli produkcję buraków w tym roku. Tak. Z kolei co mniej wysłodków i znowuż problem, wracamy jak bumerang do producentów bydła. A wiadomo, jaka część rządowej pomocy do nas trafi? Nie. No, to jest po prostu teraz te protokoły, które sporządzają komisje, trafią do wojewody, który dokona weryfikacji i te protokoły trafią do rolników, którzy w tym momencie będą no, ubiegać się o pomoc. Taką czy inną. Taką czy inną, którą tutaj, no nie wiemy jeszcze, co uda się wywalczyć za kilka dni w Brukseli, jeżeli chodzi o producentów bydła. No właśnie, co do Brukseli. No w poniedziałek przedstawiciele izb rolniczych mają protestować przeciwko embargu rosyjskiemu. Nasi też się wybierają? Nie mam takiej informacji, no ale jeżeli oczywiście rolnicy tutaj podejmują takie działania, to jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, to ja uważam, że każde wspólne działanie jest tutaj ważne jest jedno, żeby wspólnie działać, bo ja nie wyobrażam sobie, że prawda, ktoś miałby tam otrzymać pewne przywileje i tak dalej, natomiast my zostalibyśmy na lodzie. No, nie możemy tutaj pozwolić na to, że będziemy osamotnieni, no tutaj będzie sztuką taką, żeby tam powiedzmy jednak być w szeregu. Nie o ten krok z przodu, bo to jest różnie odbierane. Jeżeli słyszymy słowo Rosja, a Rosjanie słyszą słowo Polska, no jakoś tak się źle porobiło, to jesteśmy tutaj, także w każdym razie musimy być w jednym szeregu. No panie marszałku, to embargo jest dla opolskich rolników dużym problemem? Nie odczuwamy może bezpośrednio tego embarga, ale w sumie dla rolnictwa polskiego na pewno, bo jeżeli mówimy o tym, że tam wprowadzono mięso, czy mleko, czy inne rzeczy, to tutaj rzeczywiście tak to się odbywa, aczkolwiek dzisiaj jest tak ten rynek powiązany, że trudno jest oszacować, jakie bezpośrednio tutaj rolnicy opolscy ponoszą straty, a chcę powiedzieć, że właściwie no jest kilka takich zakładów mleczarskich, które stanowią już oddziały dużych spółdzielni czy innych zakładów ogólnopolskich, czy z Wielkopolski, czy z innej części kraju. I w tym momencie fakt
bycia czy sprzedaży mleka do tych zakładów powoduje, że rzeczywiście, jeżeli ta firma jest nastawiona na eksport do Rosji, czy była, no to w tym momencie są określone problemy, ale z kolei, co wiem, rzeczywiście tutaj premier Piechociński prowadzi, czy Ministerstwo Gospodarki, taką aktywną działalność poszukiwania nowych rynków i przedstawiciele tych zakładów jeżdżą i rzeczywiście i te rynki, czy w Afryce, czy w innej części świata starają się zdobyć. No, czyli nasze mleko płynie gdzie indziej. No tak, i daleko. No to na koniec przypomnijmy, rynki w Byczynie w najbliższą niedzielę o 10:00 przemarsz, o 11:00 msza, a sama impreza? To jeszcze ta taka, powiedzmy, dla szerokiego ogółu? Od 12:30 zapraszamy na galę. Jestem przekonany, że będzie. Panie redaktorze, ja krótko chcę powiedzieć, że to, co teraz już dzieje, jeżeli chodzi o korony, to już jest mistrzostwo świata. A chociażby dlatego, że jako Urząd Marszałkowski zorganizowaliśmy taki kurs, szkolenie wicia, koron i tak dalej, to przeszło to nasze oczekiwania. No cóż, zobaczymy w niedzielę. Naszym gościem był dzisiaj wicemarszałek Antoni Konopka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.